W sklepie Play znajdziemy dużo darmowych gier, które są darmowe tak naprawdę tylko na pierwszy rzut oka, bo na drugi zobaczymy, że są one pełne reklam albo mikropłatności. Dlatego znalazłem dla Was 5 gier, w które możecie pograć całkowicie za darmo, bez oglądania reklam, czy też zachęcania Was do używania mikropłatności. Zapraszam! Czy łamigłówki to coś, co Was kręci? Więc Mekorama będzie grą dla Was. Zadaniem jest przeprowadzenie małego, słodkiego robocika do wyjścia, ale nie będzie to takie proste. Prowadzimy go przez miniaturowe światy 3D. Robimy to wskazując mu kolejne kroki, ale przede wszystkim obracając mapę, przesuwając jej elementy i wytężając nasze szare komórki. Gra jest świetnym relaksatorem, który oferuje aż 50 poziomów. Jednak jeśli jest to dla Was za mało, to w grę jest wbudowany edytor, a planszami, które tam stworzycie, podzielicie się z innymi. Jak? Przesyłając im specjalną kartę z QR-kodem. W ten sposób możecie znaleźć multum poziomów stworzonych przez innych graczy, dzięki czemu rozrywka nigdy się nie kończy. W grze jest opcja mikropłatności, ale funkcjonuje tylko jako podziękowanie dla twórcy. Tęsknicie za retrogrami, a Mega Man zajmuje ważne miejsce w waszych sercach? Więc sprawdźcie GameStart Pixel Battle. GameStart to standardowa platformówka, w której poruszamy się w prawo. Bardzo nawiązuje do klasycznego Mega Mana stylistyką i po prostu rodzajem rozgrywki, ale na szczęście sterowanie i poziom trudności dopasowany jest do ekranu telefonu. W grze przebijamy się przez szereg plansz z coraz to trudniejszymi przeciwnikami i bossami. Możemy tutaj odblokowywać różne postaci, z których każda ma inną umiejętność. Poza tym gra okraszona jest 16-bitowymi grafikami i chiptune'owym soundtrackiem, dzięki czemu cofniecie się w czasie. Jeśli potrzebujecie trochę więcej adrenaliny niż przy poprzednich grach, to Datawing może Was zaciekawić. W skrócie, naszym zadaniem jest tutaj dolecieć małym stateczkiem do mety. Główną robotę natomiast robi tutaj mechanika rozgrywki. Statek leci sam, my wskazujemy mu kierunek, lewo lub prawo, albo hamujemy, a przede wszystkim rozpędzamy się od ścian, co jest niezbędne do pokonania niektórych etapów. Oprawa audiowizualna to poziom płatnych gier, cudowna retrofuturystyczna stylizacja. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to fabuła, która jak na taką zręcznościową gierkę jest niesamowicie wciągająca. Wolicie grać tymi złymi niż dobrymi? To w Weekend Lair poczujecie się jak w domu. Głównym zadaniem gracza jest budowa lochów w głąb ziemi, wypełniając je potworami, straszydłami i złymi sługusami. Całe te leże zła tworzymy pod miastem ludzi, którzy będą wysyłać swoich bohaterów, aby ci zniszczyli nasze dzieło zła. Gra to taki tower defense z małym twistem, bowiem żeby wygrać, musimy wysłać własnych niemilców, by ci dali nauczkę tym dobrym i zniszczyli ich miasto, ale żeby zrobili to, zanim tamci zniszczą nasze lochy. Kolejna gra logiczna w tym zestawieniu, więc jeśli ten typ rozgrywki do Was przemawia, sprawdźcie Transmission. W Transmission łączymy nadajniki z odbiornikami tak, żeby informacja została przekazana dalej. Brzmi banalnie, ale z każdą kolejną z 70 plansz tworzymy coraz bardziej skomplikowane sieci. Przemierzając kolejne typy sieci komunikacyjnych, które zmieniły świat, odkrywamy coraz to nowe elementy, które wzbogacają rozgrywkę. Gdyby ktoś się czepiał, że tylko siedzicie i gracie, to możecie powiedzieć, że wcale nie gracie, ale uczycie się. Ponieważ gra została stworzona jako dodatek do wystawy poświęconej wiekowi informacji w Muzeum Nauki w Londynie. To było 5 gier, w które zagracie nie wydając ani złotówki, nie oglądając ani sekundy reklam, ani też nie będąc ciągle zachęcanym, hej, zapłać nam za te skrzynki albo coś w tym stylu. Oczywiście wszystkie odnośniki do sklepu Play do tych gier znajdują się w opisie pod filmem. Jak będziecie tam przy tym opisie czytając, klikając, to jest tam też przycisk łapki w górę albo subskrypcji, więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, to czemu by nie kliknąć? Swoją drogą, jeżeli sami znacie jakieś ciekawe, w pełni darmowe gierki, to dajcie znać. Komentarze są wasze. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!